Witajcie! W najbliższą niedzielę skupimy się na fragmencie o najważniejszym przykazaniu, to znaczy na Ewangelii według świętego Marka w 12 rozdziale, w wierszach od 28 do 34. Mówimy o tym przykazaniu najważniejsze, bo tak je określił nasz Pan Jezus. Zapytany w tej sprawie oświadczył: najważniejsze z przykazań jest to: słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz, jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swą myślą i ze wszystkich swych sił. W tym najważniejszym przykazaniu zawiera się o wiele więcej, niż się nam na pierwszy rzut oka wydaje. Bo na przykład, czy to jest przykazanie, czy również obietnica? Czy to przykazanie jest zakreśleniem nam granic, czy określeniem naszych szans? Jak ta miłość, o której tutaj czytamy, ma się do miłości bliźniego? Jak ma się ona do typowych dla religii ofiar i innych świadczeń? Niedzielne rozważanie to, jak wiecie z naszej elektronicznej korespondencji, przygotowujemy wspólnie w oparciu o zamieszczony na naszej stronie internetowej szablon. Wykorzystaj ten szablon jeszcze przed spotkaniem. Wówczas niedzielne rozważanie nabierze dla Ciebie jeszcze większego osobistego znaczenia. Ten szablon możesz sobie wydrukować, a możesz również pobrać w pliku otwartym i wypełnić go elektronicznie. Ponieważ trwają jeszcze wciąż wakacje, to oczywiście trwa nasz wakacyjny konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wszyscy zatem mamy ważne powody, aby spotkać się osobiście lub kilka dni potem w internecie. Do zobaczenia!